Start. Siemanko, z tej strony Araulen i witam Was w pierwszym odcinku z Farming Simulatora 2013 na Multi z ekipą, którą znacie już z War Thundera. Przywitajcie się ładnie, chłopaki. Cześć, siemanko, tutaj Matek 100. No witam, tutaj Husarz. I ogólnie tak w środku jakby prac zaczynamy, ale niestety program do nagrywania mi się zbuntował na poprzednim odcinku i nie nagrał mojego głosu, więc lipa troszkę. I tak trochę w środku zaczynamy. Jak widać, pracę w pełni, żniwa, kurde, już zaczynamy i właściwie kończymy już, bo jedno pole sprzątnęliśmy. Tu już drugie jest skończone kosić. Jeden kosi, drugi prasuje, a ja odbieram zboże. I zaś wywiozę to. I sprzedawać od razu to zboże, czy wozić na farmę? Jak chcesz, to już od ciebie zależy. A no to nie jest moje gospodarstwo, bo to jest wspólne gospodarstwo, nie? Także nie wiem jak to. Na razie można do magazynu, czekaj, zresztą zobaczę po ile jest ten. Po 1100 rzepak jest na przykład po 2220, więc. A ceny? Czekaj, sprawdzę. Ceny na równi, nie rosną, nie maleją. To można odwieźć, a poczekać, może później coś wzrośnie. No, na lepszy czas. No. Bo czasem jest przecena na pszenicę, że wyższa cena czy coś. Ale tym kombajnem to idzie się zaorać na tym polu. Hop. A czekają nas jeszcze większe pola. No. Ale dawaj. To co zamierzamy kupić, John Deere'a czy Lexiona? Lexiona. Lexion duży. No, John Deere mały. Syp hopie. Odjadłem? Okej. Okay. Hopie, nie wyjeżdżaj mnie tu. No, nie możemy się zgrać. To już poczekaj tam na końcu, to już dojadę. Dobra, teraz jest w miarę okej. Okej. Odjadę sobie tu na bok. Trzeba by chyba tą większą przyczepę kupić. Albo przynajmniej tą z modów. Ona ma większą pojemność? Nie wiem nawet. Jak możesz to sprawdzić? Już patrzę. Modyfikacja. Ej, Mat, słyszysz? No. Masz jakieś klucze przy kombajnie, bo kurde. Coś mi praca się. Tupła i nie wiem, nie chodzi czegoś. No nie mam. A co ci pisze? A nie pisze, nic mi nie pisze, tylko po prostu coś mi nie chodzi. Może się zapchało. Nie, coś ty. Przegrzało się. Coś ci się z niej dymi. No to, że się dymi, to wiesz, kurz. No, dawno nie była myta. Nie no, niby olej w centralnym smarowaniu jest. Patrz, no co tu się dzieje, kurde. No na razie to patrzę. No tak, ten, co to? To jest jakiś poziom, ten, płyn chłodniczy, czy to jakiś olej, nie, czy co to jest? Nie, to jest ten, do łańcuchów smarowania, to znaczy tu łańcuchów nie ma, ale słuchaj, to jest... Słuchaj, hopie, bo tu widzę duży ubytek tego, bo jak jeszcze przedtem ją sprawdzałem, to miała pełny baga, tu już jest prawie połowa. No to trzeba będzie, kurcie, wyregulować wszystko. No, zrobimy to. No to dawaj, kurde, ty jesteś specjalista, ja się na tym nie znam za bardzo. Dobra, to wiesz co, to... Nie, siatka jest, wszystko to jest, Mat. Tylko... Mówię, jakbyś przyjechał na farmę już te zboże, to byś przywiózł jakieś klucze czy coś. No. Ten płyn od razu. Dobra, to ten jak Mat wysypie i będę miał pełną przyczepę, to odwiozę i przywiozę jakieś klucze. Co tam będzie potrzebne do tego? No kurde. Przydałaby się żabka, klucz 19 i jeszcze tutaj może 24, to jeszcze naciągniemy ten paski. No spoko. Spoko. A na razie nie idzie ciągnąć dalej? Nie, nic z tego. Kurde. Niedobrze. Niedobrze.
No nic, musisz chwilę poczekać. A ta przyczepa z modów ma jeszcze mniejszą pojemność niż ta oryginalna. Tak? Kurde, jak zarąbiście wygląda, jak ten ludzik chodzi. Biega. A to taki sprint. Na sztywnych nogach, tak? Ramionami prawie, że nie rusza. Przynajmniej tak było w 11. Nie wiem, ale u mnie czegoś ta przyczepa cały czas jest ten, tak jakby kiprowała. No u mnie wygląda to okej. U mnie to też normalnie to wygląda. To u mnie tylko tak się rzeczy psują. Jeszcze jeden przejazd. Dobra, jadę. Finito wreszcie. Jeszcze tam już mamy. Więcej nie ma nic do golenia? Tam przy sklepie. A. To się tam podjedzie i zgolimy to wszystko na odcinku. Przynajmniej taką mam nadzieję. No. Oby. Oby. Zaraz wykiprujemy. Gdzie tych kluczy szukać? Mat, gdzie będą klucze? Tutaj chyba koło paliwa gdzieś będą, bo tam... No gdzieś koło paliwa pewnie. Nie wiem, gdzie je zostawiłeś. Ja. Tak, ty. No jakbym ja coś robił, to kurde, praca byłaby sprawna. Ty się bawiłeś przy kombajnie coś kluczami. Ale kombajn jest sprawny, a prasa nie jest sprawna. No bo właśnie ma coś robił przy nim, a ja nic nie robiłem przy prasie. Wyjechaliśmy ja od razu. Wczoraj. Już drugi dzień to pole koszę. No kurde, masakra. I znowu nie w tą stronę pojechałem. Lubisz się gubić. Lubię się gubić. Jeż w końcu sam zginę. Dobra, wrócić tu. Koło paliwa gdzieś, tak? Tak, no tak. I odłączył mi jeszcze po chamsku pałek. Co za koleś. Idź stąd powiedziałem. Kurde, bo ta prasa się rozleci w waszych rękach. Ale to mat wszystko, zamyka mi klapy wszystkie. Mat, mam iść do kombajnu? No. Mam iść? No. Panowie, to nie widzę żadnych kluczy koło tego, koło paliwa. Boże kochany. Tylu. No kurde, nie ma. Mat, wiesz co miałeś w kombajnie, w schowku i... Serio? Jedanku. A nie... No to ty musiałeś tam schować. Tak ja. Oj, tak ty. Wieku. Dobra, ja nie chowałem żadnych kluczy. Weź tutaj 24 klucz i z drugiej strony naciągnij paski. Mat, ty dawaj. Nic sponiu, kurde. Huśka nie ma, to od razu zaczął się bawić. Dobra, u mnie już zrobione, u ciebie gotowe. No u mnie też. No uwaga. Szybko nie zamykaj idzie. Jeszcze, nie zamykaj, bo to zobaczymy, czy będzie działać. Kurde, ja idę na kontrolę generalną. Pokażcie no. Dajesz, kusiek. Moment. No. O, poszło, ruszyła. Tylko żeby się nie zapchała. Nie, jeszcze mi zostało właśnie parę metrów do przejechania, a jak są paski ten nie naciągnięte, to się ślizga. Dobra, zamykaj mat, jedziemy z koksem. Dobra, to ja odwiozę tą resztę pszenicy do tego. Mat, ty już jedź tam koło sklepu kosić. Mhm. A ja tu przyjadę z turem i będę może ładował. Zmierzę się z tym wreszcie. Ło! Człowieku, jak ja to zacznę ładować na odcinku, to jakby to normalnie nie idzie, a jak jeszcze zacznę to robić na odcinku, to spodziewaj się różnych dziwnych rzeczy. Aha, czyli mogę się spodziewać przyczep latających. No mniej więcej tak gdzieś 4-5 metrów w górę jak ostatnio. No tam.
podpięte dwie rzeczy do jednego zaczepu, nie wiadomo jakim cudem. Czyli przyczepa i prasa, nie wiadomo jakim cudem. A bo widzowie, wy nie wiecie, co się działo ostatnio. Matt, opowiesz? No, prasujemy, załadowaliśmy, jedziemy. Bele pospadały. Mówimy, no to dobra, no to już i tak już kończyliśmy grać. No to zapisałem, wychodzimy. Potem ja chciałem coś tam dokończyć, a chyba te bele nałożyć z powrotem. Ja wchodzę do gry, patrzę, kombajnu nie ma. Teleportuję się do niego, a on 5 metrów w górze. I spada. Patrzę, podpięta przyczepana bele i prasta. Jakimś dziwnym cudem. Pod jeden zaczep tylny. No ale no co? Połowa beli była na drodze, połowa za ogrodzeniem. A co najdziwniejsze jeszcze w tym wszystkim, jak ładowaliśmy, to Rafał nie mógł zmienić narzędzia. W ogóle. No, wszystko się zawiesiło. Jakby się coś zablokowało. Także dziwne rzeczy tu się dzieją. Znowu w płot pizgłem. Tutaj właśnie na tej mapie, kurczę, jest źle, bo jak wiedzisz na ten słupek przy drodze, to się możesz zawiesić i to nieźle. No, no my ostatnio tańczyliśmy pod sklepem. Człowieku, jaka beka była. Nie mo- Drifty, turem go musiałem ciągać. Ty ja, mnie odwiesił, to tamten znowu się zawiesił. No. Hobie. Tak się odwieszaliśmy. No. To jest dobre 10 minut. Kusiek, ty wiesz, że rzeczy cię ominęło. No co ja poradzę? Nie zawsze mam czas. Idziemy wozić belę. To może być coś naprawdę. To może być naprawdę niesamowita przygoda. Ale no, chciałbym w górę to zobaczyć. No, kurde. Oj, podejrzewam, że nie będzie co oglądać. Oj, przecina przez pole i to jeszcze nie swoje. Kurde, przez sąsiad mnie nie ścignie chyba. No nie ścignie cię, później zobaczysz, że ci w miedzę gwoździ nakładzie i będziesz jeździł. Tak, kurde. Na siedzenie będę miał gwoździe. Będzie brutalnie. Będzie czerwono. Tak. No, pierwsza bela na widłach. Szalejemy. I cisnę bez obciążnika, także tego. Życzcie mi powodzenia. Szalejesz. A to są te największe bale, to wiesz. Życzcie mi powodzenia. Ale mnie rzuca tym traktorem. Matt, ile masz gazu w kombajnie jeszcze? Czego? Gazu. Gazu? No, gazu. A, gazu. O, 319. A, to ci wystarczy. W sumie można pobrać taką modyfikację, co żre więcej paliwa. Bo tutaj na tych oryginalnych maszynach to można sobie pojeździć trochę. No. Aha, przyczepy nie ma. Za daleko pchnąłeś. Zaczepiłeś. Kurde. O. Nie podchodź, bo cię przejadę. BHP ma. Dobra, stój. Mówi ci to coś? Kurde. Lewo, lewo. No, jakoś siedzi. W którym się... A, zero chyba. A. Nie pamięta klawisz logii jeszcze. Kurde, jest ta pamięć. Nie. Uff. Już bałem się, że bal mi pizgnie. No tak jak nie wtedy. No. Tylko ty miałeś wtedy zabawę z tym. No. Toż to był istny... O. Rzuca. To tak to majka na lewo. Ma obciążaj traktor.
Spoko, że połowa, że twoje nogi są w kabinie. Stópki. Lagi! Ma, co ty tam pobierasz? Ja nic. Mhm. Mhm. Ja już wiem, co ty tam pobierasz. Tak. Oczywiście. No. Odsuń się. A jak mi balę zrzucisz, to dostaniesz bicie. Pomogę ci, nie ma sprawy. No to jesteśmy umówieni. Ale to wiesz, po robocie, żeby jeszcze mógł przepracować. Dobra. Trzeba dobrze traktować siłę roboczą. Tak, jak najbardziej. No to tutaj masz w prasie. Ten co prasuje, to murzynek. Dlatego macie u mnie dobrze, bo was dobrze traktuje. To murzynek jest. No i gdzie biegniesz? Gdzie? Gdzie? Zaraz podciągnij, wejdziesz, no. Mat, zaraz kurde BHP czytałeś? Książkę BHP? Nie. No, ja też nie. W ogóle ty umiesz czytać, Mat? Taki z ciebie kurde no, rolnik. Ty umiesz. O, ja proste, że nie. No, a ja umiem. Patrzcie, jaki magister się wyszkolił. Podstawówkę skończył i magister. I biega i belę dotyka. Belę dotyka. Sprawia ci to przyjemność, Mat? Ja. Mat, zauważ, że kładę belę lepiej od ciebie. No nie powiedziałbym. Kurde, widzisz, tyle lat praktyki, a tu taki Araulen przychodzi, kurde, na ostro i tak ładnie belę kładzie, no. Wstydziłbyś się, Mat. Ja wiem, tak ładnie. Moje były równiej. Wstydziłbyś się, Mat. Moje były równiej. No, ale spadły. Ale to nie na odcinku, tylko wcześniej. No, ale nie masz dowodów, że twoje były równiej. Nie ma żadnego nagrania. Jak to nie? Ten będzie tocił belę przez całe pole. A co mam robić, skoro kombajn jest zapchany i nie ma czym przyczepy podciągnąć? No to dawaj, przyjeżdżaj do gospodarstwa, wysyp i jedź dalej kosić. Nawet by mi się opłacało. W ogóle jest taka możliwość wysypania? Bra, bra. Ile ten twój mat ciągnik kosztował, ten John Deere, co nim jeżdżę? Zaraz ci powiem. Powiedz mi, no dobrze. Bo ja czytać nie umiem przecież. 89 tysiaków. O, mógłbyś go teraz sprzedać i kupić dwa ciągniki. Nie. Tak. Mat, czy ty się ze mną ścigasz w tym momencie? No. Wygrywam. Bo się musiałem zatrzymać. Mat, widzisz tam to wzgórze? Z tyłu? Co jest? Tam to no. Tam wiesz, tam daleko, no. No i widzisz? Co? To tam ci ostatnio, tam ci ostatnio belę wwiozę. Gdy mnie tam toczył. To będzie łatwe, bo będzie z górki. Ale to wiesz, tam pierwsze pod górką ci postawię. Nie martw się, zadbam o ciebie. Czarny humor. Nie będziesz się nudził. No gdzie mi tu podpychasz, jak ja nakręcam? Dziadu. Mat, jakby mógł, to by to jeszcze sam załadował. Na tryb traktorem. Coś ty zrobił w ogóle. Nie rozpędził? Tokyo Drift. Dobry drift nie jest zły. Robi boki ciągnikiem, co za gość. No weź go nagraj teraz, jak to będę toczy. Jak żugnojasz po prostu. Taki robaczek z lasu. Ja pierdzielę, jaki epicki odcinek wyjdzie. Ale to zarąbiście wygląda. Turla belę większą od niego. A co tam? Że dwa razy cięższe, ale... Jeszcze jakbyś tak trochę botoczył, to cię zaraz to do Najmana na walkę cię kurde wezmę i... Kurde, chusik, on to Najmana to on znokautuje! No tak jak każdy. No coś w tym jest. Uwaga!
Mat, bo świecą mi się jakieś czerwone kontrolki, nie wiem. Check engine pisze, ale to jadę dalej. Jakaś też lampa Aladyna mi się świeci czy coś. Poproś o złotą rybkę. O życzenia mam do ten. Może mi spełnić 3. Poproszę 3 złote rybki. Ale no słuchajcie, jest złota rybka. Mamy 3 życzenia, nie? To skoro mamy 3 życzenia, to dlaczego nie można poprosić o nieskończoną ilość życzeń? Nie wiem, bo jest w regulaminie tak napisane, że nie można. Nie wiem! Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim. Kurde, Mat mi tu turlasz, ja teraz nie ogarniam tego. Mat, źle, w złemu miejsce ten. Bo tak wszystko na kupę i tak musimy manewrować. O, jeszcze jeden rządek i Firehand. To będziesz zasuwał z przyczepą. No chyba nie. No chyba tak. Oj, chyba nie. Oj, chyba tak. No chyba nie, muszę prasę jeszcze ten umyć. A tak. Chyba, że jeszcze tam trzeba będzie prasować. Husiek, musisz zadbać o tą prasę, bo Mat ją tak zasyfił ostatnio. No mówię. A kto ostatnio prasował, ja czy ty? No ale wiesz, ja już poszedłem, no, a ty grałeś. Nie wykręcaj mi się tu. Ja się nie wykręcam, ja mówię prawdę. Ta, ty prasowałeś na odcinku, nie ja. No ale to później pod twoją opieką ją zostawiłem i ja ją zostawiłem w idealnym stanie, a teraz widzisz co się stało. Tak. No? Ja ją tylko odprowadziłem na farmę. Tak. I nie wiadomo co później z nią robiłeś. Bardzo byście się wkurzyli, jakbym teraz wjechał w tą przyczepę. Ja nie. Nie miałbyś życia, człowieku. Ktoś ty to zrobił w ogóle? Ja? To ty żeś mi drogę zajechał. Ja ci drogi nie zajeżdżałem, ja miałem pierwszeństwo. Dobra, dobra. Czy kłaź jeszcze na górę? Mhm. Kurde, nie, lepiej nie, bo... Lepiej nie. Po jednej położę jeszcze. Jak wolisz, ale jak ci się ten wybuchnie, wszystko w powietrze wyleci, to... Ja by co to nie na mnie. Na matuksa, tak. A, na husarza. Nie, to złego to na matuksowego. Nie, to zawsze na husarza wszystko idzie. Bo to nie, prawda. Przepraszam, co mówiłeś, bo coś przerywa. Zasięg tracę chyba. A ja 2 zasięgi tracę. Ej, Mat, czy się walek odepnie automatycznie ten? Nie, trzeba prasę? Podejść. A co się stanie, jak odjadę? Będzie boom. A to spróbuję. Serio będzie boom? Nie. Nie odpięło się, ty kłamco. Oj. Widzisz jaki kłamca. Cały internet się teraz dowie, jaki się kłamca, Mat. Gdzie ta twoja przyczepa, ty się podjadę. Rafał, gdzie ta przyczepa? Przyczepa ten, tam na górce stoi z tyłu farmy. Znalazłeś? No jadę już tam. To spoko. Mat, wsiadaj do mnie do ciągnika i jedziemy. Tobą? Nie. Zbyt niebezpiecznie. Porwiesz. To by cię chciał. To lasu wywiezie. Trynkiewicz. Dawaj to, oj. Mat, ty się tu kręcisz i przed chwilą ta bela stała idealnie prosto, a ona teraz jest pochylona i zaraz spadnie. Co ty tu robiłeś? Bo to wszystko. Ja nic, kurde. Ona idealnie stała. Idealnie. I zaraz zobacz, co się z nią stało na tej przyczepie. Jak mi to wytłumaczysz? Nie wiem, mnie tam nie było. Byłem w drugim końcu. Nieprawda, pewnie tam był. Kurde, tak mi postawiałeś te bele, że ani z jednej strony, ani z drugiej je brać. Ty mi na złość robisz. No. Wredny jesteś. Dziękuję, miło. Co za koleś. Dziękuję. Ty co? Gdzie ty jesteś tym swoim kombajnem, bo go nie widzę. Boże, aż tam. Ja pierdzielę. No i siedzę na słupku, zawieś się, serio. Kurde, no. Kto wymyślił takie przeciwpancerne słupki? Nie wiem.
Nie wiem, po prostu. Okej. Okay. Czekasz na coś? Tak, na przyczepę. To może byś już. To jest rzepak? Nie, pszenica. A ty wiesz, że ona chyba ten uschła już? Czy to taka dziwna tekstura? No, też mi się tak zdaje. No. Zamądrzyłeś? Co? Zamądrzyłeś? Nie zwolniłeś czasu. Wpuśćcie mnie tam, chętnie zobaczę, co się dzieje. Zapraszamy. No, uschła. No. Chwila. Jod. Dziwna ta tekstura. Jakaś zielona. A to tak szybko by wysychało? No możliwe. Dobra, to w zasadzie tu już ten... Belę tak popitaśnie założonem na górze. No to jedź. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Moment, dzięki... jeszcze pokażę, jak się nie transportuje tego. Tentu. To szybko. Czy już nie zdążymy. No to uschło, trzeba będzie zorać. Bo 30, ponad 30 minut już mamy. Pędzę. Gdzie ty jesteś? Albo dawaj do mnie do tego. Już wychodzę z ciągnika i się przeteleportuj do mnie. No. No i wyjdź i pokaż, jak się nie transportuje. Pędu. Niedozwolone. Co ty odwalasz? Ja pierdziele. Zapamiętajcie, tak się nie transportuje sprzętu. Nie próbujcie tego w domu. Dobra, więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Nam grało się naprawdę becznie. Prawda, chłopaki? Zgadzam się. No. Też się zgadzam. A więc tak, był z nami mistrz rolnictwa Husarz. I... Tak, dziękuję. I nasz parobek Matt. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Więc cześć. I co myślisz, że fajnie? To będzie na odcinku poza sceną. Parobek jest nic... No nie wierzę. Ty jeszcze nie spadły. To parobka wina. Tam jesteś parobek, ty. Pa, jak się sprzedają. Jeszcze cofnę, mówiłem. Ja cię obrażam. Odjedź, rzekaj. Patrzcie, bokiem się ten sprzedaje. Jedź stąd. Idź być matuksem gdzie indziej.